Witam Was bardzo gorąco. Z tej strony Iwi Tarot. Tym razem zapraszam wagi do wysłuchania czytania na miesiąc grudzień, na pracę i na miłość. Już teraz bardzo Was proszę o subskrypcję i o lajki. Oczywiście też o komentarze. Dużo by mi pomogły w dalszej pracy z kartami. Pomogłyby mi zrobić coś, co może Wam przypadłoby bardziej do gustu. Więc proszę, odzywajcie się. Dobrze. Zaczynamy więc od pracy. Tutaj mamy dziesiątkę buław. Właśnie mi się wyciągła śmierć i król mieczy. No, dziesiątka była, już widać, jaki tutaj jest ciężar. Macie na plecach. Pokazuje duże zmęczenie. Jesteś przeciążony pracą. Zmęczony już, tak? Czujesz wypalenie zawodowe, w sensie takim, że no już ci się przestaje chcieć. Już czujesz, że te pomysły jakoś nie dają tego rezultatu, jaki byś się spodziewał. Masz może trudność z realizacją zleceń. No i przede wszystkim możliwe, że nie masz czasu nawet odpocząć po pracy, tak? Właśnie ta karta dziesiątka buław mówi o tym, że w grudniu może być to bardzo ciężki czas dla Ciebie. Śmierć pokazuje zmiany, tak? Zmiany. Czujesz, że musisz coś zmienić w swojej pracy, w swoim podejściu. Te zmiany mogą być zupełnie niezależne od Ciebie. One mogą nadejść nagle. Śmierć to również znak, że już są zakończone, zakończysz w grudniu jakieś zlecenia. Mimo wszystko dasz radę. Mimo właśnie tego zmęczenia. Także no, to też jest dobra karta. Zależy, o co pytasz, w jakiej jesteś sytuacji. Dla starszych osób to może być przyjście na emeryturę. Król mieczy jest to osoba która pomaga. Możesz to ty być tą osobą. Może ktoś poprosi ciebie o pomoc. Ona również mówi o dobrych decyzjach finansowych i o bardzo rozważnych. Także myślę, że zanim cokolwiek postanowisz, dobrze to przemyślisz. No i oczywiście powinieneś dobrze zastanowić się nad swoim rzeczywistym stanem finansów, tak? To jest końcówka roku, grudzień, więc wiadomo, że są różne rozliczenia starego roku. Zobaczymy, co dalej im mówią karty. Do dziesiątki buław dobierzemy kartę i do... O, już wyszło. Księżyc, proszę. Widać. Okej. A teraz do kolejnych kart. Trójka denarów. Więc księżyc mówi,
że tutaj możesz przez to zmęczenie możesz czegoś nie dopatrzeć i jakieś mogą zaistnieć straty finansowe. Ta karta właśnie ostrzega, że mimo zmęczenia no musisz uważać. Jednak też mogą się pojawić różne pomysły, nowe pomysły, które po prostu mogą spowodować, że pójdziesz bardziej do przodu, będziesz bardziej pewny swego, tak? No, trójka denarów. Ona mówi właśnie, że grudzień to będzie bardzo pracowity czas dla ciebie, dlatego to zmęczenie wystąpi bardziej niż kiedykolwiek. No, końcówka roku, może to jest czas właśnie na to, żeby zarobkować bardziej, więcej. Z siebie będziesz musiał wydobyć mimo wszystko. Wymyślisz jakąś nową strategię. No i dzięki temu będą lepsze dochody, większe. No a jeżeli będzie trzeba, będą szkolenia. Będziesz się dokształcał. Być może zmienisz pracę i będziesz tego potrzebował. Ty sam najlepiej wiesz, w jakiej sytuacji jesteś. Uwaga, także myślę, że tutaj nie ma źle, po prostu myślę, że ta karta to obciążenie właśnie. No, bardzo duży będzie miał wpływ na rozwój twojej firmy, czy tego, co robisz. Musisz się mieć na baczności. Tutaj właśnie ta karta mówi. Zobaczymy, co tutaj karty jeszcze radzą. Rada. Moc. Bardzo proszę. Ona mówi, byś uwierzył w swoje możliwości. Masz w sobie moc właśnie. Dasz radę na pewno, możesz mieć jakieś tam chwile zwątpienia, no możesz czasem już chcieć to wszystko rzucić w cholerę, ale dasz radę, na drugi dzień wstaniesz i znowu będziesz pełen sił do działania i nowych pomysłów. Powinieneś, ta karta właśnie mówi, że ty potrafisz rozwiązywać swoje problemy, ponieważ masz w sobie taką siłę i właśnie moc, żeby wszystko poszło po twojej myśli. Tutaj zobaczymy, co tutaj karta mówi. Aniołów o okazji, proszę. Może nadarzyć się okazja, może właśnie ta śmierć, coś się skończy i coś zacznie, wiadomo. I to może być ta właśnie okazja. Łapiesz szansę. Coś nowego. Dobrze. To tyle na temat pracy. Teraz trochę o miłości. No tutaj mamy umiarkowanie w karcie i siódemkę kielichów. No ta karta mówi, że czujesz pustkę mimo ustabilizowanego życia, może rodzinnego też, no w związku, no już wszystko jest poukładane, ale ty w tym się już nudzisz i no nic się nie dzieje, taka stagnacja, po prostu jest może praca, dom, praca. Przemęczenie tutaj, jakie tutaj masz, może do tego przecież też doprowadzać, tak? Dla innych osób może być również w tej karcie dla wolnych osób może zwiastować to, właściwie radzić, byś mimo wszystko znalazł jednak tą drugą połówkę, bo to jest doskonały czas na to, by założyć rodzinę, czy być w jakimś związku. Mieć kogoś właśnie. No a grudzień i święta to jest najlepszy czas, żeby dzielić to szczęście z drugą osobą. To ciepło rodzinne. Ona też, ta karta mówi o braku namiętności, także no nie wiem, co tam się u was dzieje. Ale to jest właśnie taka
takie przeżywanie, przeżywanie dnia. O. Zero pomysłów, zero, no wiadomo, teraz już może też przez to, że nigdzie nie można wyjść, czegoś wymyślić, żeby po prostu urozmaicić sobie życie, tak? Bo tylko to, co tylko można, to tylko no, chodzi do pracy, zakupy i koniec. Także troszkę smutno. 7 kielichów. Tutaj masz problem z wyborem. Nie wiesz, jak rozwiązać właśnie tą sytuację, jaki się tutaj znalazłeś. Może masz nierealne oczekiwania. Wręcz zbyt wysokie, by ktoś mógł je zrealizować. Lub tutaj właśnie jest tyle możliwości. Może nawet w miłości, w uczuciach możesz na przykład czuć do drugiej osoby miłość. Za chwilę zazdrość o nią, a na koniec złość, nienawiść. Te emocje tobą szarpią właśnie i ty sam wiesz może dlaczego. To są właśnie różne scenariusze. Ty sam czy sama musisz wiedzieć, czy to w ogóle do ciebie pasuje, czy rezonuje. Bo tutaj również jest, jeżeli jesteś wolny czy wolna, to nie wiesz, na jaką osobę się na przykład zdecydować, tak? To również mówi ta karta o platonicznej miłości. Dobra, zobaczymy, co tam do umiarkowania dojdzie. Siedem buław. Kurczę, dwie. Dobra, wyciągam. No jest, no tutaj wyszedł siódemka, mieczy i diabeł do góry nogami. Powiem wam, że aż się przestraszyłam. Okej. Okay. Tutaj właśnie siódemka buław. Boże, tu jest. Dobrze, siódemka buław. Tu jesteś ty. Tu możesz być ty. Tak, tu pokażemy. Ty bronisz swojego ogniska domowego. Może ci się ktoś wtrącać do waszych relacji. Może ty jesteś zabiegany, tak jak tutaj jest w tej pracy i nie ma cię w domu i ktoś trzeci ci się wtrąca. Ale ty dajesz radę, tak? Ta karta również mówi o nieporozumieniach w związku. Także tu już ciężka energia jest. W ogóle tu się ciężko zrobiło. Bo siódemka mieczy, ona pokazuje o tym, jak jesteś przytłoczony przez może myśli, a może kłamstwa, bo to możesz być ty, może być ta druga osoba. Musicie sobie to obrócić, jakoś tę energię, do kogo to pasuje. Tak myślę, że tutaj, jeśli chodzi o relacje, możesz chcieć kłamstwem wpłynąć na jakieś, no o to, żeby osoba, ta druga osoba, może twój partner czy partnerka zaczęła zachowywać się, robić to, co ty chcesz i ją po prostu tak
nie wiem, manipulujesz o faktami, tak pod siebie, żeby działo się wszystko tak, jak ty chcesz. Mówisz półprawdy. No to ta karta również mówi o oszukiwaniu drugiej strony. No, może chcesz wycofać się ze związku. Naprawdę to jest wiele takich rzeczy. No, diabeł jeszcze do góry nogami, to jest masakra po prostu. O, no powiem wam, co to znaczy, a wy powiecie, pomyślcie, czy to do was pasuje, ok? W diable to jest ktoś, kto jest uzależniony od jakiejś sytuacji lub od innej osoby. Może ty chcesz kogoś uzależnić od siebie. Ta karta też mówi o nałogach, wiadomo. O alkoholu, innych używkach. Ta karta mówi również o tych najgorszych cechach człowieka. O złości, przemocy, oszustwie, która tu właściwie potwierdza. Ta karta również mówi o tym, że ten, który się tak zachowuje, tutaj właśnie jest też wybór, może wybór między partnerem a kimś drugim. I tutaj może być trójkąt i w tym momencie wszystko się psuje, tak? Złe relacje z partnerem, tutaj oszukiwanie. No już dalej to już wiadomo. Więc ta karta też mówi, że człowieka, który to robi, czeka kara za wszystko, co złe. Będzie musiał zmierzyć się ze swoją karmą, więc lepiej należy uważać na to, co się robi, bo w grudniu naprawdę może się coś takiego wydarzyć nieprzewidzianego. Dla osoby, która oszukuje, manipuluje drugim człowiekiem. Wy musicie wiedzieć, o kim tu jest mowa. No taka energia właśnie tu przyszła. Tak jakby w grudniu, nie wiem, ta osoba nie mogła... W jakiejś postaci coś się takiego wydarzy, że będzie wiedział, że to jest kara za... jakby za to oszukiwanie i no za to, co złego robi. Dobra. Zobaczymy, co tutaj mówi rada. Niesamowite. Sprawiedliwość. Ona mówi i radzi, byś uporządkował swoje życie, tak naprawdę. Bo dosięgnie cię sprawiedliwość. Zależy, jak się za swoje czyny będziesz musiał, czy musiała zapłacić, czy osoba, która tutaj jest w tej energii. Mam nadzieję, że z nikim to nie rezonuje, naprawdę. Powinieneś zachować uczciwość przy rozwiązywaniu dylematów. Jasność myśli. No co więcej powiedzieć, no naprawdę. W grudniu to jest takie, żeby się, no nie wiem, to tak jakbyś poszedł do spowiedzi, ja to tak widzę, i wszystkie grzechy powiedział księdzu i później jesteś grzeczny jak aniołek. No tak ja to widzę. Dobrze. Mało prawdopodobne. Ale co mało prawdopodobne? Wiecie co, ja to przeczytam, bo jak jest oczywiste przesłanie, to wiem, ale można, ale tutaj naprawdę nie mam pojęcia, co jest, może być mało prawdopodobne. Zobaczymy.
Mało prawdopodobne, że sytuacja, o którą pytałeś, rozstrzygnie się w sposób, jaki zakładasz. Mogą mieć za to miejsce rozliczne inne możliwości rozstrzygnięć. Może być również tak, że to, o co prosisz, nie leży w Twoim najwyższym, najwspanialszym interesie. Skup się na alternatywnych możliwościach. Otwórz swoje oczy na odmienne okazje. Bądź otwarty na doświadczenie wyjątkowych i w większym stopniu podnoszących na duchu rozwiązań niż to, co dla siebie początkowo zaplanowałeś. Czyli co? No, mało prawdopodobne, że będziesz mógł iść tą ścieżką kłamstwa, tak już to nazwijmy, i że ci to tak przejdzie. Będziesz musiał zmienić tą złą drogę na dobrą. Już na tym skończę, ok? Mam nadzieję, że mimo wszystko podobało Wam się to czytanie. Bardzo Was proszę o łapki w górę. Chociaż czuję, że będą i w dół. O subskrypcję i o komentarze. Trzymajcie się, wagi, do następnego razu. Pa!